Proszę Państwa, Jacek wczoraj mówił o kosmitach. Ja sobie pomyślałem, że w liceum ogólnokształcącym to istnieje taka nowa kategoria kosmitów. To są w ogóle ludzie, którzy czytają współcześnie. I jest jeszcze inny rodzaj kosmitów, mianowicie tych, którzy wymyślają kanon lektur. To są też naprawdę kosmici. I od tego chciałem zacząć, bo to jest bardzo ważne. Nie, podzielę swoje wystąpienie na dwie części, proszę Państwa. Nie mogę odpuścić tej pierwszej części, w której powiem kilka rzeczy na temat tego, co się podziało w liceum ogólnokształcącym i co myślę na temat kanonu lektur, bo byłoby to sprzeczne z moim systemem wartości. Proszę Państwa, liceum ogólnokształcące nie jest ogólnokształcące współcześnie i jest to duży problem. Skąd się bierze ten problem, o którym mówię? Gdy kończyłem liceum ogólnokształcące, jeszcze czteroletnie, miałem w cyklu czteroletnim 20 godzin języka polskiego. Wszyscy tak mieliśmy, pamiętacie? 5, 5, 5, 5. Czasami zdarzało się może 4, 4, 4, 5. Gdy 9 lat temu zacząłem uczyć w liceum ogólnokształcącym, przywitała mnie siatka godzin języka polskiego trzyletnia, właściwie 2,5-letnia. 5, 5, 5. Myślę sobie, no dobrze. Było 20, jest 15. Gorzej nie będzie. Nie ma szans po prostu, żeby było gorzej. Po czym kilka lat temu, po reformie podstawy programowej, proszę Państwa, w trzyletnim liceum siatka godzin 4, 4, 4. Czyli z 20 godzin, proszę Państwa, języka polskiego w cyklu czteroletnim zostało 12 w cyklu trzyletnim, tak? I proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie może nie mieć znaczenia. To nie może nie mieć znaczenia dla pracy nauczyciela języka polskiego, dla kogoś, dla kogo literatura jest ważna, co jednak ma odbicie w jakości kształcenia. Moi drodzy, druga sprawa, kanon lektur, quiz, ale super belfry się nie odzywają i nie odzywają się poloniści. Proszę Państwa, kilka lat temu zmieniono kanon lektur, miało być nastawienie na wiek 20, 21. Jak Państwo myślicie, czekam na tytuły lektur, które są obowiązkowe, oznaczone gwiazdką, czyli takie pozycje, których nie można pominąć z wieku 20 w liceum ogólnokształcącym. Bardzo proszę. Inny świat. Co jeszcze? Rozmowy z katem. Pani ma bujną wyobraźnię, ale jedziemy dalej. Proszę, czekam dalej. Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Ferdydurka. Kartoteka Różewicza. Tango. 20, 21 wiek, proszę Państwa. Sklepy cynamonowe. Co jeszcze? No, Szymborska, ale porozmawiajmy o grubych tekstach, o grubszych. Coś jeszcze? Proszę Państwa, jedynie dwie ogwiazdkowane pozycje, których nauczyciel nie może pominąć w liceum ogólnokształcącym z całego wieku 20 i 21, to są sklepy cynamonowe Brunona Schulza oraz Ferdydurkę Witolda Gombrowicza. To jest wszystko, proszę Państwa. Nie ma innego świata. Nie ma zdążyć przed Panem Bogiem, nie. Oczywiście jest o upupianiu, o różnych innych rzeczach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak się mówi o kanonie lektur, to zobaczcie Państwo, co się dzieje. Jest od skrajności w skrajność. Kiedyś było 40-50 godzin, 50 lektur. Ja zaczynałem pracę i patrzę, cierpienia młodego Wertera. I cierpiałem z tymi uczniami razem. I jeszcze im mówiłem, no tak, ja wam współczuję, naprawdę. No ale musimy to przeczytać, to jest w kanonie lektur, tak? Teraz, proszę Państwa, jest naprawdę wolna amerykanka. Nauczyciel może, nauczyciel nie musi. To jest zarówno wyzwaniem i szansą, jak i naprawdę wielkim zagrożeniem. Znam takie sytuacje z życia uczniów, z którymi miałem kontakt, których lekcje języka polskiego wyglądają tak, że 2 godziny w tygodniu są tak zwane lekcje gazetowe. Ja tak... Co się dzieje w ogóle? Jakie lekcje gazetowe? No tak, no, bo 13 lektur jest obowiązkowych, w sumie innych nie trzeba czytać, to pani przez 2 godziny mówi, że możemy czytać gazety i nic nie robić. To są tak zwane lekcje gazetowe. Jestem też pewnego rodzaju strażnikiem
tożsamości, jakiegoś takiego kodu kulturowego, który chyba, zgodzicie się Państwo, być powinien. Nie jestem fanem mesjanizmu narodowego, nie jestem fanem wsadzania do głowy młodym ludziom tylko i wyłącznie tego, co jest związane z II wojną światową i tylko i wyłącznie ze sprawami narodowymi. Ale czy dla Państwa nie jest tak, że nie powinno być w kanonie lektur murów kaczmarskiego, jakiegoś pewnego doświadczenia pokoleniowego, czegokolwiek, co przecież mówi o historii państwa albo rodziców uczniów, dziadków tych uczniów, prawda? Jak z lekturami jest dzisiaj? Pozwolę sobie może pokazać. O, już dzwonek? Jasne, na boisku bym był z Maryśką, Zośkę pograł. Dzień dobry, pani. Pani, starucha cholera. Nie wiem, czy słyszałeś, co te starsze chłopaki z ósmej mówili dzisiaj, że ona podobnież 25 lat ma. Nie no. Co, te takie stare jeszcze żyją? Jestem! I taki kawał, mój stary go wczoraj z roboty. Nie dosłyszałem pytania. Nie dosłyszałem pytania, więc... Co wiem o Borynie, więc... Boryna w swojej powieści... Nie, znaczy, przepraszam, Boryna w swoim wierszu... Coś ty zgubił. Przestań mi podpowiadać, przecież ja wiem, tylko się nie mogę skupić. Niby ja podpowiadam, no. Od początku lekcji ust nie zdążyłem otworzyć. Pewnie ktoś z tyłu podpowiada. Jak z tyłu, jakby w ostatniej ławce siedzieli? To było nas nie zadać do ostatniej ławki. No więc ja już nadmieniłem Boryna w swojej sztuce teatralnej. Znaczy, ja wiem, tylko się nie mogę skupić, gdyż na WS nie zostałem uderzony piłką lekarską. Ona bynajmniej nie leczy ta piłka. To jest postać z powieści. Chłopi ją chętnie czytają. To jest coś o warzywnictwie szkarniowym. Chłopach. To jest taki chłopi o chłopach. To jest taki nośniku. Tam występuje Kargul, Pawla. To śmiesznie. A Boryna! Boryna to jest postać z powieści. A ty tu chłopi. I Boryna zdradzała Sankiem swojego męża. Nie swojego męża zdradzała. Czyjego męża zdradzała? To jest to był chłop. To co, z babą miała zdradzać? Boryna, no tak. A Boryna! Ja nie dosłyszałem pytania. Boryna to oczywiście tam był chłop, tylko się tak śmiesznie nazywał, że Boryna, bo niby nie ma grabiów. I on trudnił się... Czym się trudnił? Był kułakiem. On bił kułakiem tych chłopów. Znaczy nie wszystkich, tylko tych biedniejszych. Bogaci byli za grubi i się nie przewracali. Znaczy jak ja mam tak teraz ten kas, jak pani mi się ogleduje, stawia? Uwaga, teraz będzie show. Władysława Reymonda pod tytułem Chłopie z posań bogatego gospodarza Boryny jest to postać charakterystyczna. Niesprawiedliwością społeczną, niewrażliwością na krzywdę prostego ludu wiejskiego, czy mierzonego nie tylko przez zaborców, ale i przez rodzimych możnowładców. Tak pani chce, to ja tak mogę jeszcze długo. Nie trzeba, dziękuję. Ocena bardzo dobra, którą otrzymałem, co dopinguje mnie do dalszej systemowej. Działa, proszę państwa. No tak, tak jest, tak bywa. Ja chciałem ci pokazać kilka pomysłów. Nie ukrywam, nie tylko takich związanych z nowoczesną technologią, bo pomyślałem sobie, że bardzo ciekawe doświadczenie pracy ma moja żona, która tutaj notabene siedzi i uczy zajęć komputerowych w klasach od 1 do 3, w których nie ma sprawnych komputerów. To jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. I chciałem właśnie, i wiecie państwo, że tak bywa, że czasami jest tak, że tablet... no nie dla wszystkich jest dostępny, więc mam nadzieję, że czymkolwiek się państwo zafascynujecie z tych metod, które chcę pokazać. Bo właśnie wydaje mi się, że problemem nie są same lektury,
problemem jest sposób, w jaki my mówimy o tych tekstach. Asia Krzemińska mówiła, że faktycznie uczniowie uznają te teksty za nudne zazwyczaj. Pytanie, dlaczego tak jest, czy to nie jest też nasza wina jako nauczycieli. Ja teraz już się nie boję cierpień młodego Wertera, bo moja praca w liceum to też dojrzewanie, jeżeli chodzi o to, jak pracować z tekstami literackimi. Kiedyś im współczułem i mówiłem, jacy to wy biedni jesteście. Kilka lat temu zacząłem lekcję tak. Nie cierpię Wertera. Werter mnie irytuje, jest naiwny, jest zbyt marzycielski. Wkurzam się, gdy czytam o takiej postaci. Uczniowie się rozglądają, co się dzieje w ogóle. I potoczyłem tę dyskusję w ten sposób, że oni sami faktycznie powiedzieli, no tak, my też tak czujemy, my też tak myślimy o tym bohaterze. Dlaczego? Bo ten film, który pokazałem przed chwilą, pokazuje pewne problemy, które są związane z lekturami w szkole i z pracą z lekturami. Po pierwsze, jakaś taka nadszczegółowość. Proszę Państwa, pamiętam moją kartkówkę z lalki i pytanie pani profesor o kolor zasłon w pokoju Rzeckiego. I sam mam z tym problemy czasami, bo wiem, że moi uczniowie będą zdawać maturę podstawową. Ja uczę głównie w klasach matematyczno-fizycznych, co jest naprawdę dużym wyzwaniem, albo w klasie matematyczno-algorytmicznej, wyobraźcie sobie Państwo, jest ciekawie. I mam w głowie Dziady, część trzecia, utwór ogwiazdkowany. Kurczę, czego nie można zrobić? Błąd kardynalny na maturze. Tak, nie wolno wam się pomylić. Ale zaczerpnąłem chyba z tej filozofii, o której mówił wczoraj pan profesor. Ja się stałem ignorantem trochę w tej sprawie. To znaczy, ja mam wrażenie, że troszczenie się o to już współcześnie nic nie daje. Warto chyba jednak po prostu pójść w ciekawe lekcje, pójść w to, żeby pokazać uczniom najwięcej, jak się da, jeżeli chodzi o to, że dany tekst może być interesujący, ciekawy, że można odkryć coś dla siebie, dla świata, że można coś przeżyć, bo przecież czytamy nie tylko po to, by o czymś podyskutować, by o czymś porozmawiać, ale o tym, by przeżyć własną samotność. Czytamy dlatego, żeby doświadczyć jakiegoś uczucia. Czytamy dlatego, żeby się wzruszyć, żeby się oczyścić. Czytamy dlatego, żeby poszerzyć wyobraźnię. I tak staram się prowadzić moje lekcje. Ale moje lekcje nie są tylko niezwykłe, o czym powiem, mam nadzieję, w dalszej części prezentacji. Zawsze miałem problem z Janem Kochanowskim i to proste antidotum, które wymyśliłem w tym roku. Pewnie Państwo zobaczyliście w internecie pewną modę, która się pojawiła ostatnio, mianowicie słowa bądź jak Marysia, bądź jak Krysia. Ja myślę sobie tak, XVI wiek, Jan Kochanowski, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie i po prostu wszyscy już mają dosyć. Ja chciałem pokazać uczniom, że ta poezja jest ciekawa, że ta poezja jest pełna dylematów, które my mamy dzisiaj, tylko napisana innym językiem, napisana w innych czasach, że to, co dawne, wcale nie musi być nudne. I uczniowie mieli stworzyć mem, w którym wykorzystają konkretny cytat z twórczości Kochanowskiego, eksponując przy tym uniwersalizm tekstów poety. I chciałbym Państwu pokazać kilka rzeczy, które wyszły, uważam, że są naprawdę niezłe. To jest Jan. Jan był poetą renesansowym. Jan zawsze wiedział, jakie jest jego powołanie. Wy tedy, co kto lubi, moi towarzysze, pijcie, grajcie, miłujcie. Jan fraszki niech pisze. Jan wiedział, gdzie jego miejsce i nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. Jan był mądry, bądź jak Jan. Taka krótka sprawa, zobaczcie Państwo, daje możliwość pracy nad różnymi problemami, bo w tych memach pojawiały się i błędy ortograficzne, w tych memach pojawiały się i wyrażenia, które ciężko było zrozumieć i tak dalej, i tak dalej, ale wyzwoliły w jakimś wymiarze właśnie ekspresję uczniów. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława. Wszystko to minie jako polna trawa. To jest Jan. Jan był wykształconym i otwarcie myślącym poetą. Wiedział, że nic nie jest w życiu pewne, oprócz śmierci i podatków, cytując pewnego amerykańskiego polityka. Nie dbał o to, jak bardzo jest zamożny, czy jaki jest jego majątek. Skupiał się na zwyczajnych rzeczach. Obserwowaniu otoczenia wokół niego, trosce o bliskich, dokształcaniu się. Nie bądź materialistą, bądź jak Jan, moi drodzy. Oto Jan. Jan był renesansowym łakomczuchem. Jan wiedział, że zbyt duża ilość cukru w organizmie prowadzi do cukrzycy.
Wiedział, że jeżeli, cytat, kiedy cię pocałuję, 3 dni w gębie cukier czuję, to należy zbadać sobie poziom cukru we krwi. Jan był mądry, bądź jak Jan. Proszę Państwa. Proszę Państwa, czy polonistyka nie łączy się z przyrodą? Z biologią? Taki bardziej poważny może, nie porzucaj nadziei, jako ci siekolwiek dzieje, bo nie już słońce ostatnie zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi. Padłeś, powstań, bądź jak Jan Kochanowski, moi drodzy. Naprawdę. Zobaczcie, ile z prostej rzeczy można zrobić. Chciałbym zwrócić uwagę, że według mnie ten mem ma też taką dużą wartość artystyczną, prawda? Uczy się przez to młodzież różnych rzeczy. Mówi się, a mem ma być czytelny, zwróć na to uwagę i tak dalej, i tak dalej. I już żartobliwie będzie na koniec. To jest Jan. Jan był poetą renesansowym. Jan pisał, znał kto kiedy poetę trzeźwego, nie uczyni taki nic dobrego. Jan wiedział, jakie jest życie i nie owijał w bawełnę. Jan był mądry, bądź jak Jan. W tym roku Szekspir na tapecie, wszyscy wydają jeszcze nowe tłumaczenia Szekspira, pomyślałem sobie, że no coś muszę z tym zrobić. Proszę Państwa, Joasia Waszkowska, której serdecznie dziękuję za inspirację, siedzi tam właśnie na środku, umieściła kiedyś taki link poetyckiej dekonstrukcji. Ja Państwu chcę pokazać, jak ja to wykorzystałem na lekcjach, mówiąc o Hamlecie i Fortynbrasie. To jest poetycka dekonstrukcja. Możecie się wszyscy na swoich lekcjach tym pobawić, niezależnie od tego, w jakiej szkole uczycie. Polega to na tym, że bierze się jakąkolwiek kartkę papieru z jakiejkolwiek książki. Proszę Państwa, uwaga, na moich lekcjach nawet była to książka z fizyki kwantowej, moi drodzy. I co się robi? Robi się poezję metodą zamalowywania słów niepotrzebnych w tej książce. Tak się spodziewałem, że może nie być widać wszystkiego, więc mam kilka cytatów. To jest pierwszy raz, kiedy wykorzystałem właśnie taką zabawę. Proszę Państwa, pojechałem z uczniami do Zakopanego, stolica właściwie oprócz Krakowa Młodej Polski. Pomyślałem sobie, muszę to wykorzystać, muszę jakoś tam zadziałać na ich wyobraźnię. I wszyscy w góry poszli z kartkami i z flamastrami. I proszę Państwa, pisali wiersz na podstawie przeżyć wędrówki w góry. I przeczytam tylko jeden ze względu na brak czasu. Jutrzenka w Italii, gdzie jabłoń pokuje się kwiatem, a oliwki starzeją, jak starzały te wiosny, którą niegdyś widziałem, młodą, świeżą, jasnozieloną. Chciałbym całować jej usta i słyszeć jej krzyk w moich ramionach. Muszę ją mieć. To jest ten po prawej stronie. Uczeń klasy algorytmiczno-matematycznej, proszę Państwa. I co zrobiłem? Proszę Państwa, pomyślałem sobie, że wykorzystam poetycką dekonstrukcję do pracy z charakterystyką bohaterów. Jak charakteryzowali Państwo bohaterów książek? Jak wygląda, jakie ma cechy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest stale powtarzający się schemat gdzieś, który jeszcze zostaje utrudniony w tym momencie nam jako nauczycielom poprzez lektury z opracowaniem, bo zobaczcie Państwo, że lektury z opracowaniem powodują, że oni tak, nawet nie szukają pewnych informacji o postaciach w książce, tylko co robią? Na koniec Wokulski, strona 45, samotny, strona 49, zakochany i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem, że muszę to zrobić jakoś inaczej. I zrobiłem charakterystykę porównawczą wierszem Hamleta i Fortynbrasa i też chciałbym pokazać te efekty, które tutaj widzimy. To są też uczniowie klasy matematyczno-fizycznej. Po lewej stronie Hamlet, po prawej Fortynbras. Uwaga, charakterystyka Hamleta. Czasami pod lodową powłoką serce, pełne ciepła, czeka w szlachetnym zamiarze. Z całej kartki wypełnionej tekstem powstało coś takiego. Charakterystyka Fortynbrasa. Słowo honoru. Może pani spać spokojnie. Spędzę całą noc tutaj. Pani idzie do domu. Zrobi na pewno to, co obiecał. Zobaczcie Państwo, świetnie skontrastowane postaci. Jeden nadwrażliwy, ciągle myślący o życiu, gdzieś tam refleksyjny drugi, konkretny, jak walec przejeżdżający przez
przez kraj, do którego wchodzi. No nie widać niestety wszystkiego, ale jeszcze chciałbym jedno pokazać. Był wspaniały, lecz zaginął, zostanie. Głos ten sam, a napastliwość, zuchwałość, smutek wpadł i dobrze mu tak. Myśli bez przerwy, a ja ciebie lubię. To charakterystyka Hamleta, właśnie wykonana w sposób poetyckiej dekonstrukcji. Cieszę się, że Asia Krzemińska mówiła o filmie, bo ja uważam, że literaturę trzeba reklamować. I moi uczniowie mieli w ramach właśnie projektu Szekspir nakręcić reklamówkę albo antyreklamówkę Szekspira. Oto efekt ich pracy. Darko 24. No. Witamy w najnowszym wydaniu wiadomości. W dzisiejszym programie wzrastająca popularność sztuk Szekspira. Przenosimy się w tym momencie do Parku Jordana, gdzie znajduje się nasz korespondent. Halo, halo, Leszek, słyszysz mnie? Tak, tak, trudno słyszeć. Faktycznie zauważyliśmy wzrost popularności sztuk Szekspira wśród młodzieży. W Parku Jordana spotkaliśmy uczniów profesora Dariusza M. z Pcimia. Dzień dobry Państwu, Szekspir! Ja rozumiem, czytam! Dzień dobry, od kiedy Państwo czytają Szekspira? Panie, od zawsze! Nie dużo w tym! Dzień dobry, kto zaczyna Szekspira? Wszędzie! Dzień dobry, z kim można czytać Szekspira? No z każdym! O, niestety, nie ma takiej... Pan to lubi robić w wolnym czasie. Kiedyś robiłem matematykę, a teraz czytam tylko Szekspira. Chwila, chwila, a pan co to robi? Kamera, kamera. Niestety mam przesunięty dźwięk i obraz i problem polega na tym, że cały efekt ginie tego, co było zrobionego. No może uda mi się na końcu jeszcze puścić w takim razie, jeżeli będzie czas. I moi drodzy, druga reklamówka, mam nadzieję, że już pójdzie. To mówi książę, młody facet, narkoman, schizofrenik i satanista. Narkoman. No, miał skidy, siedział w grobie i gadał do czaszek. Myśli pan, że coś brał? Normalnie ludzie nie gadają do czaszek. Coś pamiętam. Podpowiadam. Ham. No właśnie, świetnie, naprawdę. Ostatnie już kilka zdań o Weselu Wyspiańskiego. W ramach projektu Wesele na Bis wymyśliłem właśnie taką grę półzręcznościową. I przy tej okazji chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, nie bójmy się prosić uczniów o pomoc. Tą grę robiłem razem z uczniem. Polega to na tym, że wchodzi się do komnat, poznaje się różne rzeczy związane z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego, a na końcu, proszę Państwa, jest test z wesela. Też tą metodą wchodzi się na różnego rodzaju platformy i no jest to gra też wymagająca nie tylko intelektu, ale też pewnych umiejętności manualnych. I proszę Państwa, tak sobie myślę, że jeżeli nie będziemy prosili uczniów o pomoc w takich sytuacjach, a ja sobie wymyśliłem, ja chcę mieć grę, po prostu, to będziemy też na lekcjach trochę samotni, bo taki jest właśnie, taka jest rzeczywistość, że my gdzieś tam zawsze w tej rzeczywistości będziemy z tyłu. Nie mam czasu, więc muszę lecieć. Ostatnia rzecz, proszę Państwa, tak zwane memy, ale nie memy, tylko może kolaże, tak to powinienem nazwać. Mianowicie Wesele przecież było książką, która zbulwersowała całą inteligencję krakowską, prawda? 1901 rok, wszyscy byli poruszeni, bo tam byli sportretowani ludzie lokalnego środowiska. I chciałem to bardzo mocno przenieść na właśnie rzeczywistość współczesną.
I zobaczcie Państwo, co uczniowie wymyślili. Jeden był warunek, mianowicie mieli zamieścić cytat z Wesela. Zależało mi na tym, żeby punktem wyjścia był konkretny cytat z Wesela, zderzony ze współczesną sytuacją. To pierwszy przykład. Będzie ostro, proszę Państwa. Nie wiem, czy to się spodoba obecnie rządzącym, ale cóż. Mój ulubiony cytat. Tajemnicą jest kobieta. Cytat z Wesela. Zobaczcie Państwo, jak oni oceniają, dostało się jednej i drugiej stronie. To nie jest tak, że uczniowie uwzięli się na kogoś specjalnie, tylko naprawdę bohaterami swojej sztuki uczynili polityków czy ważne osoby z różnych stron światopoglądu. Każdy sobie rzepkę skrobie, my do sasa, wy do lasa. Kolejny taki obraz, który gdzieś tam bardzo ironiczny, też bardzo lubię ten obraz. Proszę zobaczyć, Polska to jest wielka rzecz, ale jak to jest ironicznie świetnie wyrażone, że słowo wielka jest właśnie małymi literami powklejane, prawda? Zobaczcie Państwo, ile w tym jest pomysłu jakiegoś takiego i można to zrobić na lekcjach po prostu. I dwa ostatnie przykłady oceniania właśnie nie polityki, oni wyszli też poza to, oni ocenili sztukę, prawda, jakieś zjawiska we współczesnej sztuce. No pomyśleli sobie, że ten cytat, gdyby Chopin jeszcze żył, to by pił, prawda, jest ich zdaniem dobry do tego, by ocenić tę rzeczywistość. No i nie wiem, co moja żona na to, ale topi się, kto bierze żonę, to też właśnie kwestia pewnego przełożenia Wesela na współczesność widzianą ich oczami. Proszę Państwa, po prostu uważam, że lektury wcale nie są nudne, lektury są cudne i mam nadzieję, że pokazałem Państwu dzisiaj, że nie trzeba wcale tabletu, można zrobić grę półzręcznościową, ale można i zrobić kolaż, zwykły mem i mieć zwykłą kartkę z jakiejkolwiek książki, żeby te lekcje były ciekawe. Bardzo dziękuję za uwagę.